Sztuk wesela odbyły się mniej więcej 2,5 roku temu. Był to czas, kiedy moja wiedza na temat ekologii i ochrony środowiska była mniejsza, jednak uważam, że na tamten czas zastosowałam bardzo fajne rozwiązania, z którymi chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić. Zakreślając krótko fabułę, ślub i wesele organizowaliśmy przez mniej więcej 4 miesiące, było sprawnie, szybko i po naszemu. Na ślub byli zaproszeni wszyscy, na wesele prosiliśmy około 50 osób. Jest to pewnie przeciętna ilość osób jak na polskie wesele, jednak jest to dość mała ilość osób na wielkość naszych rodzin. Jednak nie byliśmy w stanie wszystkich zaprosić, więc zaprosiliśmy najbliższych przyjaciół i najbliższą rodzinę. Bawiliśmy się przednio. Używam papieru tak jak każdy normalny człowiek i uważam, że w wielu wypadkach jest on bardziej ekologicznym rozwiązaniem w porównaniu na przykład do jednorazowej foliówki. Jednak tam, gdzie można zastąpić jednorazowy papier czymś wielorazowym, warto to zrobić. Żeby przemienić włókno w masę celuzową, potrzebne są duże ilości pestycydów, ich ostrej chemii, które potem przenikają i zostają w środowisku. Do produkcji kartki A4 z pulpy dziewiczej potrzeba aż od 2 do 14 litrów wody w zależności od tego, z jakiego rodzaju drewna ta kartka A4 jest wykonana. Jedną z moich wytycznych, gdy szukałam sali, było to, żeby serwetki i obrusy były wielorazowe, były po prostu tkaniny z materiału, a nie były jednorazowe. Pytajcie, czasami jest tak, i tak było w mojej sali, że standardem jest niestety papier, ale za drobną opłatą można ten papier zamienić w materiał. Gdybym znalazła swoją wymarzoną salę w wymarzonym miejscu, natomiast nie byłoby możliwości materiału z tej sali, to wydaje mi się, że próbowałabym to w porozumieniu oczywiście z salą zorganizować na własny rachunek. Na przykład w przypadku obrusów można iść do sklepu z używaną odzieżą. Często w takich dużych koszach znajdują się tam obrusy, które są w bardzo dobrym stanie, można je kupić, można je oddać do ekologicznej pralni chemicznej i po prostu użyć na wesele. One i tak już zostały wyprodukowane i kupując je zużywacie tylko swoje pieniądze, a nie zużywacie nowych surowców na dzięki którym trzeba je wyprodukować. Natomiast jeżeli chodzi o materiałowe serwetki z drugiej ręki, no to temat jest już bardziej kontrowersyjny i myślę, żebym tego nie zrobiła. Stosowanie diety roślinnej może być najlepszym sposobem na ograniczenie naszego wpływu na środowisko. Nie jest tajemnicą fakt, że ograniczenie mięsa i nabiału wpływa dobrze na naszą planetę. Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli, że likwidacja mięsa i nabiału z diety człowieka może zredukować jego ślad węglowy nawet do 70%. Produkcja mięsa i nabiału zabiera aż 60% ogółu gazów cieplarnianych, które produkuje rolnictwo, a daje zapotrzebowanie tylko na 18% poziomu kalorii i 37% poziomu białka na całym świecie. Czyli chodzi o to, że zanieczyszcza aż 60% środowisko, jeżeli chodzi o gazy cieplarniane, a daje tylko odpowiednio 18 i 37%, więc jest to po prostu nieefektywne. Jeżeli chodzi o nas, to w czasie, kiedy organizowaliśmy ślub i wesele, ja byłam dopiero zaledwie od kilku miesięcy na pełnej 100% diecie roślinnej, także wiecie, to były początki, ale poszliśmy na kompromis, czyli pół menu było wegańskiego, pół menu było wegetariańsko-mięsnego i uważam do dzisiaj, że jest to bardzo dobra decyzja, z czego warto zaznaczyć, że wszystkie ciasta i tort były wegańskie i była to chyba najlepsza decyzja, ponieważ było to bardzo pyszne, robione przez osobę, która się na tym zna. Ciasta były odpowiednio słodkie i niezamulające. Nie musicie oczywiście robić tak jak my, w ogóle nie musicie robić tak jak my, czyli pół na pół. Już rezygnacja z jednego posiłku mięsnego na rzecz jednego posiłku roślinnego, żeby ci biedni weganie mieli coś na weselach, już znacznie ograniczy wpływ jedzenia na środowisko, na waszym weselu. Także bardzo polecam. Jedyny atak paniki, który przeżyłam organizując ślub i wesele, był wtedy, kiedy a propos menu, w pewnego pięknego dnia zadzwoniła do mnie mama, pozdrawiam, i powiedziała: czy na pewno zamówiliście odpowiednią ilość jedzenia? I to był ten czas, kiedy miałam jedyny atak paniki, ale oczywiście wszystko przegadaliśmy, usiadłam, pomyślałam i nie domówiliśmy jedzenia i była to równie dobra decyzja, ponieważ tak naprawdę nic się nie zmarnowało. Zostały tylko na drugi dzień, bo nie mieliśmy w sumie poprawień, tylko śniadanie, takie małe trzy paczuszki obiadowe, które
po śniadaniu, które zabrała część naszej rodziny, także można powiedzieć, że w sumie z jedzenia naprawdę nic się nie zmarnowało. Także polecam podejść do tego racjonalnie, policzyć ile będzie gości, wyobrazić sobie ile ktoś może zjeść przez kilka godzin, bo wydaje mi się, że na takich uroczystościach jak wesela marnuje się bardzo dużo jedzenia, zostaje bardzo dużo jedzenia i tak naprawdę czasami nie wiadomo, co z tym wszystkim zrobić, bo przecież goście nie wezmą wszystkiego. Masowa produkcja plastiku ruszyła w drugiej połowie XX wieku i od tamtej pory wyprodukowaliśmy 8 miliardów ton tego tworzywa, z czego 6 miliardów to odpady. Tak naprawdę nie wiadomo, ile trwa rozpad tego tworzywa. Niektóre szacunki mówią, że do 450 lat, niektóre mówią, że plastik nie rozłoży się nigdy. Jakikolwiek plastik, który wyprodukowała ludzkość, dalej istnieje obiegu, bo żaden do tej pory się nie rozłożył. Moją wytyczną, szukając sali, było to, żeby cała zestawa była wielorazowa, czyli wszystkie sztućce, kieliszki, kubki były wielorazowe, czyli ze szkła bądź z porcelany. I zorientowałam się w temacie, na szczęście moja sala nie miała żadnych jednorazówek, ale zorientowałam się w temacie i istnieje coś takiego jak wypożyczanie zestawy, można wypożyczyć nawet do kilkuset sztuk, na przykład talerzy. Jeżeli moja sala wymarzona nie zapewniałaby mi wielorazowej zestawy, bądź miałaby jakieś elementy jednorazowe, to zastanawiałabym się nad takim rozwiązaniem, albo nad jeszcze innym rozwiązaniem, które jeszcze bardziej jest rozwiązaniem less waste, mianowicie można po prostu popytać rodziny. Często rodzina ma zestawy chowane na specjalne okazje, które można po prostu wypożyczyć. Około 2000 lat temu oddziały chińskiego generała zostały otoczone przez wroga. Wówczas wpadł on na genialny pomysł, żeby napisać apel o pomoc na skrawku bibuły i puścił ten skrawek bibuły razem z pochodnią w niebo. I był to apel o pomoc, przynajmniej tak mówią chińskie legendy. I do dzisiaj puszczanie lampionów w chińskiej kulturze oraz w naszej kulturze zachodu, ponieważ to już przesiąkło trochę, wypuszczenie lampionu oznacza szczęście i dostatek, a z wypuszczeniem, z tym lampionem uciekają wszystkie smutki i nieszczęścia. Jednak, jeżeli popatrzymy na to, co się potem z tym lampionem dzieje, to nie jest już takie szczęśliwe. Zapalone skrawki lampionów mogą uciekać na bardzo duże odległości, a sam lampion składa się z bibuły albo jakiegoś materiału i najczęściej rusztu, który wykonany jest z drutu i ten ruszt, gdy balon już przestanie się palić, spada na lasy, ściółki, pola i na ulicę i to nie ginie, to po prostu zostaje. Ptaki i inne zwierzęta ranią się, zaplątując się w te stelaże z drutu i ornitolodzy nawet wypowiadali się o tym w ten sposób, tak, że jak taki stelaż lampionowy wpadnie sobie w drzewo i tam ptak ma swój lęk, to ptak może się na tyle przestraszać, że ten lęk porzuci. Także uważam, że resztki takiego lampionu to zwykły odpad, który degraduje środowisko i niszczy krajobraz i może warto ten balon zastąpić jakimś innym, bardziej ekologicznym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o dekoracje, jeżeli już musicie je mieć, bo w sumie uważam, że ładna sala i klimatyczne miejsce obroni się samo w sobie, to polecam pochylić się nad takimi, które są wykonane z naturalnego materiału. My na przykład zrobiliśmy winietki z szyszek, które sami uzbieraliśmy w lesie, prezentowały się one bardzo fajnie, takich kilka różnych pomysłów to na przykład makramy z naturalnego sznurka, pompony z bibuły, origami, takie ptaszki zwisające na sznurkach oraz konfetti wykonane dziurkaczem z liści. Do szukania inspiracji polecam Pinteresta, wpisujecie tam interesujący Was temat i wyskakują setki tysięcy ilustracji, można po prostu w tym zatonąć. Gdy zagłębicie się w fora z tematyką ślubną, proszę nie róbcie tego, to szybko zauważycie, że, no nie oszukujmy się, przeważnie dziewczyny kupują z okazji ślubu rzeczy, które są jednorazowe i zostaną wykorzystane tylko w tym danym dniu. Za moich czasów hitem, nie wiem jak jest teraz, hitem były takie ramki z IKEA, plastikowe oczywiście, najtańsze, które albo wsadzało się menu, albo wsadzało się listę gości. Ja wiem, że każdy może robić jak uważa, ale wszyscy żyjemy na tej samej planecie i po prostu warto o tym pamiętać. Może warto szukać
inspiracji pod kątem tego, co już mamy, niż szukać inspiracji, a potem kupować rzeczy pod te inspiracje. Suknia ślubna jest przeważnie jednorazowa, często wydajemy na nią równowartość kilku wypłat. Kupienie sukni z drugiej ręki oszczędza nie tylko nasz portfel, ale również gigantyczne ilości zasobów. Czasami taka suknia ślubna waży kilka kilogramów, a do jej wyprodukowania są potrzebne tysiące litrów wody oraz gazów cieplarnianych, które są wytwarzane w czasie jej produkcji. Ja miałam to szczęście, że bardzo szybko udało mi się znaleźć tę wymarzoną suknię w moim stylu. Oczywiście od razu popatrzyłam na Aliexie, czy ktoś mi sprzedaje tego modelu w moim rozmiarze i musiałam pojechać w sumie tylko kilkadziesiąt kilometrów poza moje miasto, żeby ją przymierzyć i to było to. Po prostu czułam się w niej idealnie, kupiłam ją za praktycznie 1/3 oryginalnej ceny. Wiem, że nie wsparłam polskiego producenta, a suknia była polskiego producenta, tylko w sumie wsparłam osobę, od której to kupiłam, ale wybrałam ją chemicznie, ubrałam ją na czas ślubu i wesela i następnie po kilku miesiącach sprzedałam ją praktycznie za taką samą cenę, ponieważ producent w tym czasie podbił cenę dwukrotnie, więc tak naprawdę koszt mojej sukni ślubnej to równowartość 50 zł za pranie chemiczne. Trochę żałuję, że ją sprzedałam, bo czułam się w niej idealnie. Myślę, że kiedyś sobie kupię taki sam model, tylko w innym kolorze, ale wiem racjonalnie, że bez sensu byłoby ją trzymać, bo tak naprawdę najważniejsze są wspomnienia. Żeby nie było tak kolorowo, to skusiłam się na jedną rzecz sieciówki, ale zobaczyłam te buty i po prostu skradły mi serce. Wiem, że to nie jest w porządku, że kupiłam te buty z sieciówki. W tamtym czasie kupowałam jeszcze jakieś pojedyncze rzeczy z sieciówki, ale był to mój początek drogi do etycznej mody. Natomiast te buty mam do dzisiaj i do dzisiaj poprawiają mi humor. Ubrałam już je kilka razy na różne uroczystości i za każdym razem, gdy je ubieram, przypominam sobie dzień ślubu i wesela i do dzisiaj mi się podobają i wydaje mi się, że będą się jeszcze podobały przez wiele, wiele lat. W ogóle kupując biżuterię na przykład i inne akcesoria do ślubu, warto wybierać takie, które są w naszym guście, ale takie, które będziemy mogli potem wykorzystać albo mamy je komu oddać, na przykład biżuteria z ślubu też była kupiona z polskiej marki i w sumie noszę ją do dzisiaj trochę rzadko, bo w sumie ostatnio nie noszę biżuterii, ale nadal po tylu latach podoba mi się i mogłabym ją ubrać w sumie nawet na co dzień. Na koniec coś, co chyba wiele osób robi, ale warto się nad tym tematem pochylić. Warto zamiast ciętych kwiatów wybrać sobie coś innego. Na przykład my mieliśmy dwie skarbonki, do których każdy mógł wrzucić pieniążek. Jedna skarbonka była na biedne dzieci, druga skarbonka była na biedne zwierzątka, żeby każdy znalazł coś, co lubi. Jeżeli chodzi o cięte kwiaty, to w Europie codziennie sprzedają się miliony ciętych, świeżych kwiatów. Holandia, która jest największym dystrybutorem i producentem kwiatów ciętych, większość swoich kwiatów, w tym aż 80% róż, sprowadza właśnie z Afryki i Ameryki Południowej, no bo logiczne jest, że hodować łatwiej kwiaty, że łatwiej hodować kwiaty jest tam, gdzie jest ciepło oraz gdzie jest tania siła robocza, no nie oszukujmy się. I najczęściej takich przemysłowych, ogromnych plantacjach kwiatów pracują kobiety, które są wykorzystywane seksualnie przez swoich szefów. Czasami wychodzą jakieś afery na jaw, one nie mogą się zrzeszać, związki, płaci się im bardzo mało. To jest praktycznie współczesne niewolnictwo i jeszcze oprócz tego wszystkiego pracują one w toksycznym środowisku pełnym pestycydów i chemikali i nie mają odpowiednich środków ochrony. Także zamiast ciętych kwiatów można wybrać sobie coś innego, jeżeli nie chcemy zbierać na zwierzątka bądź na biedne dzieci, można na przykład zażyczyć sobie inne rzeczy typu książki, typu rośliny doniczkowe, na nową drogę życia. Ja lubię cięte kwiaty, ale jednak mam już mieszane uczucia, jak poczytałam na ten temat. Oczywiście pod filmem zamieszczę jak zwykle wszystkie źródła. Poczytajcie sobie informacje na temat ciętych kwiatów. Może wasz entuzjazm do ciętych kwiatów nieco opadnie, tak jak mój opadł. To by było wszystko na ten czas na temat naszego ślubu i wesela.
jeszcze gratisowo, zamieszczę Wam pod filmem link do Spotify'a, podzieliłam naszą playlistę na szybkie, wolne i średnie. Może ktoś akurat będzie urządzał jakąś imprezę albo szuka inspiracji, więc może skorzystać. Jeżeli macie jakieś inne pytania na temat ślubu i wesela, bo póki co jeszcze pamiętam co nieco i mam na ten temat jakieś materiały, to może zadajcie je pod filmem. Jeżeli pytań zbierze się odpowiednio dużo, to może zrobimy nagrywane Q&A. Tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa!